samym centrum miasta na Rzecznej Wyspie jest usytuowany XIII-wieczny zamek. W XVI wieku został on przebudowany na potężną renesansową twierdzę na wzór zamków nad Loarą. W dworku Bjerkborn w latach 1894-1896 zamieszkiwał Alfred Nobel, wynalazca i przedsiębiorca, fundator nagrody swojego imienia. Po raz pierwszy nagrodę przyznano w 1901 roku. Nagrody przyznawane są w dziedzinie chemii, fizyki, medycyny, literatury, działań na rzecz pokoju, a od 1968 roku również w dziedzinie ekonomii. Laboratorium Nobla. Złote medale w poszczególnych dziedzinach wręczane laureatom nagrody. Niewielkie miasteczko z rozległą mariną i portem promowym, z którego można popłynąć m.in. do Oslo. Granitowy ratusz.